Dzień dobry moi drodzy. Dzień rozpoczynamy z takim pięknym widokiem. Jedna z Waszych ulubionych turystycznych miejscówek. Jeżeli ktoś jeszcze nie poznaje, uwaga, uwaga, jesteśmy w Gdyni Orłowo. Przed nami molo w Orłowie i Bałtyk. Spójrzcie, jaka spokojna woda. Jaka pusta plaża w Orłowie. Jest tak w ogóle poniedziałek rano. Proszę bardzo. Coś pięknego. Z widokiem na klif orłowski. Także to miejsce już zapewne poznajecie. Jak jaka spokojna woda. I drugi raz dzień dobry. Widzimy się już twarzą w twarz. Nie, słuchajcie, nie przyjechałam na spacerek do Gdyni, tylko w konkretnym celu. W poniedziałek rano myślę, że no mało kto, co widać właśnie po liczbie ludzi tutaj, ma czas, żeby sobie spacerować po molo. Ja, słuchajcie, przyjeżdżam w tę lokalizację, żeby zrobić keratynę na włosy. Przyjeżdżam tutaj na keratynę. Może Wam pokażę za chwilę fragmenty zabiegu. Ojejku, keratyny już nie robiłam rok czasu, a jest to jeden z moich ulubionych zabiegów, który bardzo, bardzo sobie chwalę. Na takie puszące się włosy jak moje, teraz to i takie lepiej, jak już suszę je tym Dysonem, tak jak to rządzą przy okazji któreś filmów opowiadałam, jest to niebo lepiej, ale generalnie keratyna to jest złoto, jak ktoś marzy o takiej, wiecie, tafli lejących się włosów. Ja wiem, że ona się bardzo różnie potrafi trzymać. U mnie się trzymała, słuchajcie, około 9 miesięcy. Ja naprawdę byłam bardzo, bardzo zadowolona. I przyjeżdżam właśnie zabieg powtórzyć. Przechodzę tutaj do Martyny, odznaczę Wam też profil zabieg keratynowy i ona mi kolejny raz tę keratynę będzie robiła. Słuchajcie, uwielbiam, po prostu uwielbiam ten efekt, jak ktoś marzy o takiej tafli włosów, kto ma włosy puszyste, ten wie, o czym mówię, to po prostu keratyna to jest złoto. Po 24 godzinach myjemy włosy i później taki efekt już będzie po każdym myciu bez prostowania. Cudnie. Tadam, dnia kolejnego. Tak wyglądają włosy na drugi dzień. Dla mnie efekt miodzio. Teraz się pewnie odezwą dziewczyny, które mają takie włosy naturalnie, a które marzą o włosach kręconych i puszących się. W ogóle po co ty robiłaś? Te poprzednie były takie ładne. Ja z kolei, mająca naturalnie puszące się włosy, marzę o takim efekcie. To jest coś pięknego dla mnie. W ogóle zupełnie inaczej teraz kolor tych włosów wygląda. Jak on się ładnie wyciągnął. Jak to mówię, słuchajcie, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. I często marzymy o tym, czego właśnie nie mamy, ale część rzeczy można sobie zorganizować. Ja na przykład sobie zorganizowałam włosy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o zalecenia dotyczące właśnie zabiegu keratynowego, skoro już tutaj taki vlog właśnie dedykowany zostawiam, to są też, żebyśmy sobie tutaj wyjaśnili, zalecenie, które ja otrzymałam od osoby mi ten zabieg wykonującej, od Martyny. Tutaj u dołu zostawiam Wam dane dla osób z Trójmiasta. Martyna wykonuje też te zabiegi w domu u klienta, jeżeli na przykład komuś byłoby tak wygodniej. Wykonywałam ten zabieg kolejny raz, z poprzedniego byłam bardzo zadowolona, wróciłam i ufam Martynie.
ufam jej i się jej słucham i uważam, że jest to bardzo kluczowe, jeżeli się decydujemy u kogoś jakieś zabiegi wykonywać, żeby tej osobie ufać. Mówię to dlatego, że bardzo często pod tym vlogami dotyczącymi różnego rodzaju zabiegów, chociażby na przykład pod vlogiem dotyczącym zabiegu permanentnego brwi, pojawiają się komentarze, a mi powiedziano coś innego i to, co ty robisz, nie jest prawidłowe, kwestionując właśnie to, w jaki sposób ja się zachowuję po zabiegu. Słuchajcie, ja robię to, co zaleca mi właśnie osoba wykonująca zabieg i myślę, że to jest słuszna droga, żebyśmy po prostu polegali na tym, co mówi właśnie ta osoba, no w której ręce jednak się oddaliśmy. I teraz informacje na temat zabiegu i zalecenia, które ja otrzymałam. Przede wszystkim, słuchajcie, co ważne, przeciwwskazania, bo jak zawsze takie przeciwwskazania występują. Przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu są świeżo farbowane włosy. Prostowania keratynowego nie wykonujemy na świeżo farbowane włosy, należy odczekać minimum 2 tygodnie. Keratyna włosy rozjaśnia, więc tak naprawdę utracimy ten efekt też świeżego farbowania. Więc pierwsze to jest właśnie to farbowane włosy, odczekujemy minimum 2 tygodnie. Drugie, bardzo ważne przeciwwskazanie, w trakcie keratynowego prostowania nie możemy być w ciąży. I to są tak naprawdę dwie kluczowe kwestie, które się pojawiają. Przed zabiegiem keratynowym, już bezpośrednio, prostowania keratynowego, tutaj w skrócie może się będę trochę wypowiadać, włosy są myte, wykonywany jest zabieg i teraz uwaga, po zabiegu włosy muszą przez 24 godziny unikać wilgoci, także jeżeli mamy akurat deszczową pogodę, no to uważamy, żeby te włosy nie zostały zmoczone deszczem. Kaptur, parasol, jakkolwiek, no unikamy zmoczenia włosów przez 24 godziny. Po 24 godzinach włosy myjemy i to jest też warunek konieczny. W międzyczasie pewnie zostanie nas noc, więc uważamy, kładąc się spać, żeby włosy się nie pozaginały, tak? Czyli żebyśmy nie naruszyli tego prostowania, które zostało nam zastosowane. No to po prostu rozkładamy sobie te włosy na poduszce maksymalnie na gładko, jak się da. I to są takie podstawowe i w sumie no jedyne zalecenia, które się pojawiają. Nic skomplikowanego. Teraz mamy właśnie dzień kolejny, ja akurat jestem po treningu, za chwilę mijają te 24 godziny od wykonania zabiegu i ja te włosy umyję i pokażę Wam, jak one będą wyglądały właśnie świeżo po umyciu, nie będą wymagały żadnego prostowania. Gwarantuję Wam, że ten efekt będzie dalej taki i to jest coś pięknego. Jeżeli jeszcze chodzi o takie informacje praktyczne, czas zabiegu. Zabieg trwa średnio od 3 do 3,5 godziny, także taki czas sobie trzeba zarezerwować. Długość zależna jest tak naprawdę od długości naszych włosów, czyli oczywiście im dłuższe włosy, tym więcej pracy i więcej tego czasu jest potrzebne. Druga kwestia, cena, bo to bardzo istotne. Na pewno wykonując taki zabieg trzeba się liczyć z kwotą kilkuset złotych. Te kwoty oczywiście między miejscami się różnią, ale będzie to kilkaset złotych. I uwaga, ta cena też jest zależna od długości naszych włosów. Ja tutaj u dołu zostawiam kontakt do Martyny, tak jak wspominałam, z profilu Zabieg Keratynowy, która mi właśnie ten zabieg wykonuje. I Martyna na swoim storiesie ma informację taką graficzną, jaka długość włosów i jaka kwota za zabieg na danej długości obowiązuje. Także tam możecie sobie zobaczyć też mniej więcej, jak to wygląda. No dobra, słuchajcie, tyle z mojej strony. Wracam do domu, myjemy włosy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w takim razie. I jeszcze jedno, co chciałam powiedzieć a propos właśnie wskazań, informacji o zabiegu, o czym oczywiście zapomniałam, to, że tak jak mamy informację, że włosy muszą być po farbowaniu przynajmniej te 2 tygodnie, nie możemy robić keratyny świeżo po farbowaniu, tak samo po zrobieniu keratyny nie farbujemy od razu włosów. Też musimy odczekać minimum te 2 tygodnie. I tadam, proszę bardzo, spójrzcie, włosy świeżo po umyciu, po wysuszeniu i to jest bezpośredni efekt. Tutaj nie ma żadnej prostownicy. No osoby, które mają puszące się włosy, dziewczyny, no wiecie, że to jest złoto. Tutaj nie trzeba już tego prostować, one są po prostu gotowe do wyjścia, że tak powiem. No naprawdę przeżywam, ale to jest efekt, który bardzo, bardzo mi się podoba i cieszę się, że znowu właśnie ten efekt bezpośrednio po myciu włosów mam. Oczywiście można go też uzyskać prostownicą, można każdorazowo te włosy prostować, tak? No też się da. No pytanie właśnie o potencjalną szkodliwość prostownicy na włosy, no drugie o tą wygodę, która tutaj często w tych moich vlogach się pojawia, tak? Że po prostu no wychodzimy spod prysznica i włosy są gotowe, jeżeli oczywiście o takiej postaci włosów marzymy. Co ważne, słuchajcie, jeszcze
jeżeli chodzi o ten efekt i to, jak długo ten efekt nam się utrzyma. Jedno to oczywiście no, tendencja naszych włosów, bo nigdy nie wiemy, jak włosy keratynę przyjmą. Jakość środka oczywiście, którym ten zabieg jest wykonywany. No a później jeszcze pielęgnacja, to w jaki sposób te włosy będą pielęgnowane, bo one powinny być myte. Powinniśmy mieć dedykowany zarówno szampon, jak i odżywkę właśnie do włosów po keratynowym prostowaniu. To nam zapewni to, żeby ten efekt utrzymał się jak najdłużej. Tak jak wspomniałam, u mnie utrzymywała się ta poprzednia keratyna dobrze ponad pół roku, około tych 8-9 miesięcy, więc ja byłam z tego efektu bardzo zadowolona. Natomiast faktycznie też używałam dedykowanych kosmetyków, miałam szampon, odżywkę marki Amazon Keratin i ten efekt trwał. No i teraz mam zamiar ten efekt ponownie utrzymać. Także no wiecie co, można sobie przyjąć, że okej, biorąc tam jakąś przerwę po drodze, no to zabieg trzeba wykonywać raz w roku. Przy moich włosach, przy mojej pielęgnacji, tak? Bo tak jak mówię, jak ze wszystkimi kosmetykami, jak ze wszystkimi zabiegami, nasze włosy mogą zareagować w różny sposób. No dobra, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli macie pytania, zapraszam w komentarze, a my widzimy się przy okazji kolejnego materiału.